Tam už dneska ty koruny je. Co se zyskowa w mamę? Oczyszczę wszystkich. Na dykrze. Na nim jest to widzę. Mam osobę, kaj gadzie tu chowate, a my dziadę rady stale rozmawiamy z ma. Daj jak i ty, ja ukadaję. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami wszystkimi. Nic drugiego. Zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszego brata Ireneusza. Jego śmierć napełniła bólem jego rodziny i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu ze zmarłym w domu naszego Ojca. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Bóg miłosierny daje odkupienie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Którego obdarzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym i prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Dla naszego brata przeminęło już ziemskie życie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził go do Twojego królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, Ty wydałeś się na śmierć, aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia. Pokornie Cię błagamy, abyś pocieszył wszystkich płaczących, którzy się modlą za drugiego im zmarłego. Panie Święty i Nieśmiertelny, który przez śmierć swoją otworzyłeś Twoim wiernym bramy życia, odpuść naszemu bratu wszystkie grzechy. Królu Przedwieczny, nie oddalaj go od siebie, lecz swoją zwycięską mocą wprowadzaj go do miejsca światłości, szczęścia i pokoju, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Dzień dobry.
Widziana briga! Widziana briga! Ja my czajamy, moi widziana! Cicho, ja ma pan zawsze! Spoko, Ilena! Ja, Adziasa! Tam, gdzie każdy z nas się zmierza. To miejsce, do którego każdy z nas
zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego na początku tej już najświętszej ofiary przeprosił Pana za nasze grzechy i nasze słabości, abyśmy w sercach czystych mogli przystąpić. Thank you.
Prośmy Boga, aby pobłogosławił grób naszego syna. Płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Ignacego. Wysłuchaj nas, Panie. Pokrycie głowy na błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. I niech was umacnia swoim błogosławieństwem. Błagajmy Chrystusa, aby pobłogosławił te kwiaty i lampki, które zanosimy na grób Ignacego jako symbol naszej wiernej miłości i pamięci. Prośmy też Zbawiciela, który na krzyżu ofiarował się Ojcu za zbawienie wszystkich ludzi, aby przyjął nasze modlitwy za drogiego nam zmarłego i umocnił naszą wiarę w życie wieczne. Przypominają wszystkim nawiedzającym Jego grób, że wierzymy w spotkanie z nim w radości i światło Chrystusa, które żyje i króluje w Chrystusie wieku wieku. Piękne jest świadectwo miłości, które wy, duchy zgromadzeni, dajecie. Świadectwo miłości, o którą Chrystus mówi w nowym przykazaniu, abyśmy się wzajemnie miłowali. To, że tu jesteście i że jesteście tak licznie, pokazuje waszą miłość i braterstwo, tą wspólnotę, którą każdy z nas powinien tworzyć z drugim człowiekiem. Pedoteica, que é pessoa que é pedotala. Já vem só se debatendo.